fajnie, że się urodził taki nowy zespół, jak gdyby w lidze, który będzie sprawiał sensacje, niespodzianki. Ja myślę, że tutaj dzisiaj aż tak duże niespodzianki nie było. My wiedzieliśmy, że zespół z Warszawy gra bardzo dobrą siatkówkę, to potwierdził dzisiaj. Nie można powiedzieć, że byliśmy zaskoczeni. Nie byliśmy, byliśmy przygotowani do meczu, ale zespół z Warszawy postawił bardzo wysoką poprzeczkę. Dobrze, że od tego trzeciego seta ta gra się wyrównała i mogliśmy być równorzędnym partnerem. W pierwszych dwóch niestety nie byliśmy. Zespół z Warszawy postawił na bardzo mocną zagrywkę. Pomylił się 22 razy, ale w sumie no tak jak patrzę tu na statystyki, po przyjęciu negatywnym mieliśmy dużo gorszy procent niż Warszawa. W wszystkich innych elementach nawet tam fajnie to wyglądało, ale cóż, takie jest życie. Trzeba wyciągnąć wnioski i przystąpić do następnego meczu. A Warszawie gratuluję. Pokazali się z bardzo dobrej strony po raz trzeci w tym sezonie i oby tak dalej odegrali i byli taką drużyną. Jechaliśmy do Bydgoszczy świadomi tego, że będziemy grać z dobrym zespołem, który już od dwóch, trzech sezonów prezentuje bardzo stabilny, wysoki poziom i rzeczywiście ciężko się gra przeciwko temu zespołowi, szczególnie u siebie w domu. My na luzie, bez żadnego stresu, wychodzimy do każdego spotkania i gramy to, co potrafimy jak najlepiej. Dzisiaj po raz kolejny nam się to udało, cieszymy się z tego bardzo. Bałem się tylko w trzecim secie, gdzie wygrywaliśmy 2-0, żeby nie powtórzyła się sytuacja z tamtego roku. Udało nam się obronić. Gratulacje dla mojej drużyny, że potrafiliśmy do końca walczyć w tym meczu i przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Myślę, że te dwa sety wyglądały tak, że coś trzeba było zmienić i poszliśmy do szatni. Poskutkowało to, co tam się wydarzyło, poskutkowało, nie wydarzyło się nic strasznego. Ale poskutkowało, bo już od trzeciego seta graliśmy naprawdę to, na co nas stać. Graliśmy spokojnie i przede wszystkim skutecznie. Czy to w ataku, czy po kolei w każdym elemencie. No niestety zabrakło do końcówki tego czwartego seta, czego żałujemy bardzo. I zabrakło happy end, ale mam nadzieję, że kibice się od nas nie odwrócą. Przegrywać jest rzeczą ludzką, ale ważne jak zareagujemy na to porażkę. Jakby ktoś podczas sezonu powiedział mi, że w pierwszych trzech meczach będziemy mieć 6 punktów, po meczu w Kędzierzynie, w Bydgoszczy i z Jastrzębiem u siebie, to postukał się w czoło. Jeszcze to do mnie nie dotarło, ale przede wszystkim moim zdaniem nasza dewiza naszego zespołu jest taka, że nie, nic nie musimy. Musimy tylko jedną rzecz zrobić, musimy wyjść i walczyć. A co z tego wyniknie, to już jest inna sprawa. Wynik to już jest sprawa, nie jest pierwszorzędna, walka jest pierwszorzędna i to pokazać w trzech meczach pod rząd, co jestem niezmiernie dumny z